Kontestacja. Startujemy kontestację. Witam, Kamil Cebulski. Kłaniam się. Kłaniam się i razem z Justynką. Justynka, ty też się kłaniasz, czy nie? Ja się kłaniam tylko troszkę. Dzień dobry wszystkim. Tak dygasz, bo kobiety to dygają. Nie? Jak... Mogę dygnąć. Jak na panu Tadeuszu. Słuchajcie, no to co? Przepytujemy Justynę dzisiaj. I dzisiaj może być trochę nudno. Znaczy nudno nie dlatego, że jest Justyna, tylko dlatego, że będziemy pewnie trochę o podatkach gadać i księgowości i rozliczaniu, no bo Justyna jest księgową. A to nieprawda. Mieliśmy się pokłócić, więc się kłócimy. Nie jestem księgową. Nie jesteś? To się nie, tłumacz. Znam się na podatkach, a i owszem, jestem współwłaścicielem takiej firmy, ale księgową nie jestem. Aha! Czyli jesteś taką osobą, która wie, co robić, ale nie, niekoniecznie zajmuje się papierami. Czyli co, doradzasz? Ale bez doradztwa podatkowego, tak? Doradzam, konsultuję, pokazuję różne ścieżki, różne drogi, natomiast papierami zajmują się księgowi, nie ja. Okej, okay. Czyli jednym słowem jesteś wrogiem księgowych, no bo doradzasz takim różnym przedsiębiorcom i mówisz tak, twoja księgowa to jest głupia, powinieneś to zrobić tak i wtedy zapłacisz mniej podatku. No w skrócie tak to wygląda. No dobrze, a co cię skłoniło tak, żeby się taką tematyką zająć? Znaczy przez wiele lat pracowałam w działach personalnych, w sumie 10 i tam, bo ZUS mi bardzo dał w kość. Okej, zaraz dojdziemy do tego, dojdziemy. I tam się tak jakby zaczęły się początki, w sumie od pierwszego dnia pracy etatowej. Pierwszy raz poszłam do pracy, jak miałam 17 lat, na wakacje. Moja mama zapytała po pierwszym dniu pracy, jak tam w pracy. Ja powiedziałam, mamo, nigdy nie będę pracować na etacie. Grubo. A co to było? Znaczy to była zwykła sprzedaż w sklepie po prostu. Okay. Irytowało mnie to strasznie, że tam jest od do, że ktoś mi coś każe robić, czasem trochę bez sensu. I stwierdziłam, że tak się nie da pracować. No ale wiedziałam, że tam coś w życiu trzeba jednak robić, żeby jednak jakieś pieniądze zarabiać. Więc przez parę lat pracowałam na etacie. Ale cały czas wiedziałam, że chcę mieć firmę. No i w międzyczasie ZUS dał mi bardzo mocno w kość. W jaki oto sposób? Pracując w dziale personalnym, czyli w takim dziale, gdzie między innymi są kadry i płace. Czyli już ze sklepu do biura gdzieś tam się zdążyłaś. Tak. Na początku sklep, ale to jeszcze jako małolata, tak, miałam 17 lat. Później pracowałam jako, powiedzmy, menadżer, natomiast był to menadżer restauracji, więc nie jakaś wielki kierownik. Jakby nie patrzeć, no to restauracja nie jest takim małym biznesem znowu, no chyba, że to jakaś budka z kebabem, nie? Ale nie, no tam w restauracji masz kucharzy, masz kelnerów, wiesz, no to całkiem duży biznes. Tam pracowało 40 osób, więc... No. Natomiast byłam tam od wszystkiego, nauczyłam się bardzo dużo, bo tam byłam odpowiedzialna za ludzi, za kasę, za produkty, obsługę klienta, za to, jak ten lokal wygląda. Więc generalnie nauczyłam się bardzo, bardzo dużo. No i później trafiłam do biura, tak mi się życie poukładało, do działów personalnych. No i tam zaczęły się moje przygody z ZUS-em, łącznie z kontrolą, która trwała przez pół roku w jednej firmie i codziennie po prostu mi siedzieli na głowie. Aha, czyli ty pracowałaś w firmie, które były kontrolowane przez ZUS. Tak, tak. Ja raz byłem przez ZUS kontrolowany. No to ja częściej. Zwyzywałem człowieka. No ja musiałam być miła, bo byłam, byłam pracownikiem w firmie, także to nie była moja firma, więc musiałam być miła i to bardzo mnie irytowało. No i później cały czas myślałam, co zrobić z biznesem, że chcę mieć biznes na pewno i tam pomysłów było milion w trakcie. I w pewnym momencie stwierdziłam, kurczę, mam dużo znajomych, którzy są księgowymi. Ja wiem, jak robić kadry i płace, wiem, jak obsługiwać ZUS. Wiem, jak optymalizować podatki, bo w międzyczasie jeszcze trafiłam do organizacji Toastmasters. I tam poznałam wielu ludzi, którzy powiedzmy są antysystemowi, jakby nie wierzą w państwo, każą państwo zlikwidować i mają takie fajne, ciekawe teorie, które mam nadzieję kiedyś wdrożą. Tam mnie nauczyli, jak to wszystko robić, bardziej mi pokazali, że jest metoda, jest droga i że mogę to robić.
No i poprosiłam swoją taką znajomą, że może razem otworzymy firmę, że to będzie biuro rachunkowa. Ja wiem, jak pozyskiwać klientów. Ania wie, jak ich obsługiwać w sensie merytorycznym, potem księgowym, jak te dokumenty mają być zaksięgowane, jak tam policzyć te wszystkie podatki. Więc ja znam system optymalizacyjny, Ania go później obsługuje razem z zespołem księgowych. No i wszyscy stukali się w głowę. Weź się, stuknij w głowę, nie jesteś księgową, biuro rachunkowe jest na każdym rogu. W ogóle mózg ci tam przypaliło, różne teorie były, że Jasna przecież jak sprawa. my tych klientów, pozyskamy, ja mówię, no ale to jest proste, nie? Przecież każdy, jeżeli jest tyle biur rachunkowych, to znaczy, że istnieje podaż i trzeba tylko Być lepszym od innych. spowodować, żeby ci ludzie skorzystali z naszego biura i tyle. Nawet nie trzeba kreować potrzeby u ludzi, bo oni ją mają. No i tak właśnie się zaczęło. No, ale to jak znalazłaś pierwszego klienta? Czy pierwsi klienci pojawili się prawie natychmiastowo, bo tylko rozpuściliśmy informację tak naprawdę w kręgu moich znajomych, że otwieramy biuro i będziemy bardzo mocno zwracali uwagę na optymalizację. I klienci sami się pojawili tak naprawdę w Trymiga. W tej chwili firma ma 2 lata i jak na biuro rachunkowe jest to bardzo duży, bardzo dobry wynik. Obsługujemy ponad 80 firm. Wow! Więc no, to jest bardzo dużo, jak na 2-letnią pracę na biuro rachunkowe, patrząc na standardy rynkowe. Później zaczęliśmy robić spotkania takie edukacyjne, nazywają się Zustonemus. W międzyczasie pojawiły się jakieś konferencje, wystąpienia, napisaliśmy książkę, prowadzimy bloga tego tematycznego, więc jakby mocno postawiliśmy na PR, taki, żeby ludzie dowiedzieli się, że jest opcja, i ci ludzie sami się pojawiają. Okej, no to powiedz, gdzie można strony twoje wyczytać? Gdzie tam reklamy masz i kontakt do ciebie? To prowadzimy stronę zustonemus.pl. Zustoniemus. Fajne! Zustonemus.pl, można tam sobie wejść. Jest bezpłatny e-book, jest tam również dostępna nasza książka, jest dostępny blog. Można sobie poczytać różne teorie, różne rzeczy na temat spółek z o.o., na temat tego, dlaczego działalności nie wolno prowadzić. Nigdy w Pomijając. życiu. Za to powinno być karane, Tak, też tak uważam. nie? No. Natomiast no, nie jest to w interesie państwa, więc stąd ludzie prowadzą działalność. Jest to po prostu nieodpowiedzialne. Pomijając opłaty do ZUS-u, to jest to najnormalniej w świecie nieodpowiedzialne. Dokładnie. No to wchodźcie www.zustoniemus.pl i tam możecie zobaczyć stronę Justyny, trochę poczytać, co ona myśli o podatkach, o ZUS-ie. I co? I przechodzimy do mordowania cię trochę. Dlaczego mówisz, że ZUS to nie mus? ZUS był początkowym takim naszym hasłem, dlatego że ja mam osobistą niechęć do ZUS-u ogromną. Jest to nośne hasło, które też Znaczy co, chcesz powoduje, zabić wszystkich emerytów? że emerytów absolutnie nie. Zagłodzić na śmierć? Absolutnie nie chcę ich chłodzić na śmierć. To jakby też moi rodzice są w wieku emerytalnym, pobierają emeryturę z ZUS-u, niestety. Więc zdaję sobie sprawę z tego, że system jako taki pewnie nie upadnie tak szybko, natomiast no, trzeba mu pomóc. Nie mam pomysłu, nie wiem, jak to powinno zadziałać w kategorii całego kraju. Natomiast no, Po fakt jest prostu tak, przestać płacić emerytom. że. Nie, no jasne, no tak. No bo Pewnie. wiesz, ja wychodzę z takiego założenia, no że może komuna stworzyła ten system, no i oszukała ludzi, nie? No bo albo oszukała ludzi i powiedziała, że dajcie nam pieniądze, a my za 40 lat będziemy oszukiwać innych ludzi i wam oddamy, nie? Albo jak ktoś się nie zgadzał dobrowolnie, no to okradali tych ludzi, tak? No bo albo nam oddasz tą część pieniędzy, albo cię wsadzimy do więzienia, nie? No bo de facto na tym polegają podatki, tak? Więc skoro, no dobrze, oni byli oszukani, tak? No to, że oni, ich komuna okradła, czy ci socjaliści, to wcale nie jest usprawiedliwienie do tego, żeby mnie teraz okradać. Tutaj nie mogę się z tobą nie zgodzić, chociaż bardzo bym chciała. No W wiesz, sensie ekonomicznym, ale cały czas co mnie obchodzą ci emeryci, tak? Ja tak jak ty podejrzewam, swoją rodzinę utrzymasz, może nawet do teściowych się dołożysz, może nawet sąsiadom coś pomożesz, jeżeli ich dzieci nie staną na wysokości zadania, ale co nas obcy ludzie obchodzą?
Oczywiście to jest smutne, że ich okradli, prawda? To jest złe, tak być nie powinno, no ale to oni są ofiarą. Nie ja jestem ofiarą, nie ty jesteś ofiarą. Nie? Co mam ci powiedzieć? Zgadzam się z tobą w sensie Ale ci ekonomiczno-ekonomicznym. mówiłem przed audycją, że nie możemy się zgadzać. My się musimy No wiem, no wiem, że kłócić. się, ale zgadzam się z tym, ale nie zgadzam się z tym, Cholera, żeby nie udało stawić się. wszystkich ludzi tak samych sobie, nie? No bo ci wszyscy ludzie zostali oszukani, ich jest bardzo dużo. I teraz większość, znaczy większość, część z nich nie ma żadnej rodziny, która może im pomóc. Zakładając, że wszystkie dzieci chcą pomóc, takie nawet założenie zróbmy, bo to są ludzie, którym nie mają, nie ma kto pomóc. I jakby ja nie jestem w stanie podjąć decyzji, żeby dzisiaj im nic nie wypłacać i żeby sobie, nie wiem, umarli, czy no jakby nie jestem w stanie takiej, Ale to nawet byłaby nie moralna decyzja przechodzić. i Nie, to etyczna. nie jest dobra decyzja. Zabijanie ludzi nigdy nie To jest nie dobrą jest decyzją. zabijanie ludzi. To jest nieokradanie ludzi. No ale ich już okradli, nie? No to słuchaj, no to wiesz, no to już szkoda została im wyrządzona. Teraz pytanie, czy ty chcesz dobrowolnie im pomóc, czy im dobrowolnie nie pomożesz? No każdy im dobrowolnie pomoże, tak? Nie, no ja myślę o tym, że dobrowolnie, jasne. Znaczy wolę pomagać im dobrowolnie, niż jak mi ktoś każe im pomagać. No Bo dokładnie, dokładnie. jak jestem zmuszana do opłacania składek, w sumie i takich nie płacę, to, no to nie pomagam im, to po pierwsze, a po drugie jakby nie dokładam się do tego, znaczy to jest złodziejstwo, nie? No bo nawet mój tato, liczyliśmy, całkiem niedawno przeszedł na emeryturę, liczyliśmy, ile wpłacił składki samej emerytalnej do ZUS-u. Było i ponad 400 tysięcy w całym O, jego ja życiu. pierdzie. To dom jest cały. No, dokładnie. A wyliczyli mu, że będzie dostawał tam 1700 zł emerytury i policzyliśmy, że będzie żył 10 lat dłużej niż żyje przeciętny Polak. No to z ZUS-u dostanie tam 200 parę tysięcy, więc 200 tysięcy zaginęło w akcji. Tak po prostu, nie? No dobrze, ale wiesz pan, my oczywiście wiemy, że jednoosobowej działalności się nie należy prowadzić. O wiele fajniejsza jest spółka, bo daje dużo innych możliwości unikania podatków, no ale też głównie pozwala nie płacić tego ZUS-u. I wiesz, ja tak często na różnych spotkaniach, no tłumaczę ludziom, że jak nie chcecie tego ZUS-u, to spółeczka, może na ile bierzesz za pełną księgowość takiej małej spółki, tam 5 faktur w miesiącu? 300 złotych netto. 300 zł netto. Czyli, ale za zwykłą byś wzięła ile? 150 za tą książkę. Zdecydowanie? Tak, No no. coś takiego. No to księgowej nie zapłacisz 150 zł, tylko 300 zł, ale za to 1000 to na ZUS-ie jesteś do przodu, nie? Jak ja tak ludziom tłumaczę, że to jednak są takie opcje, żeby nie płacić tego ZUS-u, to oni mówią, no ale chwila, ale to, a co z ubezpieczeniem, nie? A co ze zdrowotnym, a co z emeryturą? No i nagle dochodzą do wniosku, że ten ZUS nie jest taki straszny. Znaczy ja, jeżeli chodzi o działalność, mam też trochę inną teorię, że działalność, prowadzenie działalności, pomijając ZUS, bo wyznaję taką zasadę, że jeżeli kogoś nie stać na 1000 zł składki do ZUS-u, to nie powinien prowadzić biznesu albo prowadzić go inaczej, bo od ZUS-u nie może zależeć być albo nie być na rynku jako przedsiębiorca, bo to nie jest jakaś kwota, która przewraca. A z drugiej strony, oczywiście fajnie jej nie płacić. Jeżeli jest taka opcja jasna, korzystajcie. A jest, bo sama z niej korzystam. I 80 naszych klientów, i mnóstwo ludzi też poza Poznaniem, którzy usłyszeli o rozwiązaniu. Zresztą i Asbiro, i Kamil, i Kondestacja cały czas mówi o tych rozwiązaniach i uczy ludzi, jak to robić. Więc tu jesteśmy jedyni. A z drugiej strony to jest nieodpowiedzialne, bo tego nie można kupić, tego nie można sprzedać, nie można dziedziczyć. Jak człowiek umiera, to umiera firma. Po prostu to jest kłopotliwe. Na własne oczy widziałam taką sytuację, jak 50 pracowników jednego dnia straciło pracę, bo człowiek po prostu zginął w wypadku. I firma nie było w jeden dzień. Rodzina miała po prostu gigantyczne problemy z tego powodu, dlatego to jest po prostu nieodpowiedzialne. A przy okazji można nie płacić ZUS-u. I to jest jakby no 12 tysięcy rocznie do przodu. Każdy może z tą kasą zrobić, co chce. Ja wyznaję zasadę, że tej kasy nie należy przejadać, tylko odłożyć ją w inne miejsca, które jest bezpieczniejsze. No ale to każdy sam podejmuje decyzję i w tym momencie to jest dobrowolne, a nie obowiązkowe okradanie nas tak naprawdę. Dokładnie, ale wiesz co, ja tak dochodzę do wniosku, że ludzie zawsze robią dobre rzeczy, ale ze złych motywów.
Jak na przykład, nie wiem, ta ustawa Wilczka wchodziła tam dawno temu, no to przecież nie zrobili tej ustawy Wilczka po to, żeby no, była wolność w kraju, tylko żeby się nakraść, bo można było bez problemu bank na przykład założyć, te PZU i kilka innych dużych spółek wrzuciło pieniądze do takiego nowo powstałego banku założonego, pod to naprodukowali kredytów i się komuchy szybko uwłaszczyły, tak, sprywatyzowały te majątki i już zaczęli psuć tą wolność gospodarczą, tak, żeby sobie no, barierę zrobić przed konkurencją, tak. Tak samo jest tutaj z tymi spółkami. No, tłumaczy się ludziom, żeby te spółki zakładali, oni nie chcą, ale zakładają, bo ten ZUS, tak? A ten ZUS to tak naprawdę no, nie jest znowu jakieś tam straszne. Znaczy, nie jest jakąś tam dużą przynętą, ale dla takich nowych ludzi, nie w temacie, jest największą przynętą, tak? A przy okazji na ten ZUS można namówić ludzi na te spółki, a potem się im tłumaczy, że są o wiele fajniejsze narzędzia niż cały ten ZUS, nie? Znaczy, no, optymalizacji podatkowych jest tak dużo w spółce, że ZUS po prostu znika przy kwotach, które się optymalizuje na podatkach. Pamiętam jedną firmę, tam ponad 40 tysięcy wyszło w roku, małą, taką, która ma tam dwóch pracowników, więc to była naprawdę mała firma. Tam 40 tysięcy w roku się dało zoptymalizować samych podatków, działalność w stosunku do spółki. I ZUS przy tym plus 12, więc wychodzi 52 tysiące na plusie w roku. No, odpowiedź sama się narzuca, że trzeba się temu tematowi przyjrzeć, jeżeli ktoś tego jeszcze nie zrobił. Dokładnie, dokładnie. Więc zastanówcie się i zawsze możecie się tutaj z Justyną umówić na rozmowę. To wam trochę pewnie podpowie, co i jak planować. A słuchaj, no bo tak, robiłaś na etacie, postanowiłaś przejść na swoje, prowadzisz tą firmę już 2 lata, żebyśmy zostawili tą księgowość troszeczkę na boku, bo to jest tak, bardziej taka indywidualna rzecz. I jak, firma ci się rozwija zgodnie z tym, co myślałaś? Czy lepiej, czy gorzej? Jesteś rozczarowana, czy zadowolona? Dzisiaj jestem bardzo zadowolona. Firma rozwija się szybciej niż to zakładaliśmy, ale początki były mega trudne, bo firmę zakładaliśmy 2 razy, tak naprawdę. Uuu, a co się stało? Pierwszy raz zakładaliśmy firmę w lutym 2 lata temu z trzecim wspólnikiem, który na szczęście szybko się okazało, że chce nas oszukać. W jaki sposób? Chciał brać sobie pieniądze z naszej spółki, którą mieliśmy w trójkę. Natomiast zapomniał realizować swoje zadania, na które się No umawialiśmy. zapomniał, no wiesz. Czasem się zapomina zapłacić za różne rzeczy, więc dlaczego nie można zapomnieć czegoś zrobić? Natomiast no, zdarzało mu się to dość notorycznie. No i postanowiliśmy się rozstać. Była to przygoda o tyle korzystna, że nauczyliśmy się bardzo dużo rzeczy związanych z prawem, z obsługą spółek, notariuszy, prawników, bo tam była mega nieprzyjemna sytuacja. To wszystko trwało 2 miesiące, żeby tam to wszystko porozwiązywać, bo też jakby ze strony tego trzeciego wspólnika nie było chęci do tego, żeby to zrobić i żeby nam robić pod górkę. No i z moją wspólniczką, którą dzisiaj mamy firmę, założyłyśmy ją jeszcze raz i zaczynałyśmy od nowa, z zerową ilością klientów. I pamiętam, jak znowu wszyscy mówili, weź wróć na etat, już się nie uśmieszaj. Bo na etacie zarabiałam naprawdę dobre pieniądze, jak na polskie warunki. I też miałam bardzo wygodną pracę, bo miałam generalnie pod domem, pracowałam sobie od do. Nikt ode mnie nie wymagał pracy tam wieczorami, w weekendy, urlop kiedy chcę. Wychodzić też mogłam kiedy chcę, więc wszyscy mówili, czego ty jeszcze chcesz od życia, że masz idealną robotę. Nie wychodzisz z domu. To idealna robota, nie? No, z okna widziałam swoją pracę, nie? Z okna domu, bo dosłownie tam z 300 metrów był biurowiec i na 300 metrów miałam do pracy. Więc no, wszyscy mnie pukali w głowę, weź się ogarnij i wróć na ten etat. Szczególnie, że tam jeszcze było miejsca, że mogłam wrócić do tej samej firmy, a rozstałam się znowu w bardzo pokojowych warunkach. Zresztą do dzisiaj zdarza mi się dla nich robić różne zlecenia. Więc no tak to się zaczęło. No i później zaczynaliśmy od zera. W międzyczasie pojawili się ludzie, mnóstwo ludzi, którzy o nas mówili, o optymalizacjach. No to też było zbudowane kontakty, ogromna sieć kontaktów, gdzieś tam wcześniej pobudowanych, spotkania networkingowe, wiele konferencji, szkoleń.
na których cały czas budowaliśmy te kontakty i one po prostu były. Sama organizacja Toastmasters, po prostu tam to są niekończące się kontakty. Jak ktoś jest w tej organizacji dłużej, to może załatwić dosłownie wszystko. I bo się zna ludzi nie tylko ze swojego miasta, ale też z Polski albo nawet z Europy, jeżeli coś tam więcej się robi. Więc ci wszyscy ludzie nam pomagali z kontaktami. Pojawili się ludzie, którzy zaczęli z nami robić te spotkania z Ustynymus. No i jak te spotkania się zaczęły realizować, to było Co to są za jesienią. spotkania? Czy spotkania są w miarę cykliczne? Do tej pory pojawiały się tylko w Poznaniu. Ale W tej co, chwili masz przygotowane kilka godzin jakiejś prezentacji, tak? 1,5 godziny. To jest bardzo krótka prezentacja. Ona trwa wieczorem, zawsze tam 18-19. I rozpuszczasz wici, żeby ludzie, którzy nie chcą płacić ZUS-u, żeby sobie przyszli, tam jakieś porady dajesz księgowe, tak? Tak, jakby tłumaczymy cały system, jak to działa. Czyli jak ta spółka zadziała, jak ją założyć, ile to kosztuje, ile kosztuje księgowość, jakie są oszczędności, podstawowe systemy optymalizacji, A takich czy czym jak. likwidowałaś już jakąś spółkę z o.o.? Nie mieliśmy takiej przyjemności, albo nieprzyjemności bardziej. Generalnie, jeżeli ktoś chce z tej spółki zrezygnować, bo takie sytuacje były, to polecamy sprzedaż spółki, nie Ale likwidację. kto to kupi? Jest bardzo dużo firm, które handlują spółkami i mają różne interesy, nawet No ale skupują wiesz, ty byś się z kupiła bank. taką spółkę, która już gdzieś tam ma jakąś historię i nie wiadomo gdzie jakie zobowiązania i umowy podpisane? Znaczy osobiście nie, no, No ale są różne właśnie. cele, bo też jest wiele firm kupuje spółki ze zobowiązanami nawet takimi odkrytymi, nieukrytymi, tylko po to, żeby za chwilę sobie to wrzucić w koszty i to też jest jakaś tam forma optymalizacji. Więc w taki sposób niektóre firmy działają. Niektóre potrzebują spółki, która jest założona 5 lat temu, ponieważ potrzebują historii mieć pod kredyt. Więc jest wiele powodów. Naprawdę jest bardzo dużo firm, które handlują spółkami i czasem prościej jest tą spółkę sprzedać ze złotówkę niż likwidować, bo No sprzedaż proszę. jest tańsza. To ja może bym miał ze dwie takie do sprzedania, bo de facto ja się wyprowadziłem już z tego kraju, nie? Z całą działalnością. No ale mam tych spółek trochę. No i ale szczerze powiedziawszy, to ja je trzymam tylko dlatego, że jakbym je zamknął, to bym VAT musiał nazwracać. Znaczy, no VAT jest do zwrotu i też sama likwidacja tam minimalnie 10 tysięcy kosztuje, bo jest jeszcze likwidator, syndyk, tam powołany z sądu i tak Nawet dalej. jak się tak bez żadnych długów ją zamyka? Tak, trzeba mieć badanie biegłego rewidenta i to musi być tam osoba wyznaczona z sądu, około 10 tysięcy. Ja pierdzielę, co to za kraj? Polska. Taki kraj w środku Europy. Dość dziki. No, ja bym tutaj na środek Europy nie, wiesz, to tak ostrożnie, bo ja bym mówił raczej, nie wiem, środek Afryki. Prędzej. W Anglii słyszałem od księgowych, że jak ktoś chce zamknąć spółkę, to po prostu o niej zapomina i tam co roku trzeba do kompanii z house'a złożyć taki formularzyk. Chyba nawet nic nie kosztuje złożenie takiego. No, że tam potwierdzić dane zarządu i tak dalej. Co roku taki papierek trzeba złożyć. Jak się go nie złoży, no to wykreślają spółkę. No to miło z ich strony. Bardzo miło. Też bym chciała, żeby tak to w Polsce działało. I tak w ostatnich 2 latach bardzo mocno się uprościły w stosunku do tego, co było, nie w stosunku do angielskich. No ale to jeszcze jest daleko, daleko za krajami typu Anglia, znaczy Anglia w sumie jest tylko i wszystkie kraje skandynawskie też mają bardzo normalne przepisy, jeżeli chodzi o prowadzenie firmy, bo już Niemcy czy Francja niekoniecznie. Oj, Francja to już zupełnie. Mamy kilku studentów, co prowadzą biznesy we Francji, nie? To tylko liczą dni, kiedy skończą ten kontrakt wielki, który wzięli, nie? Żeby już stamtąd wyjechać i nie robić tam nic, bo mówią, że tam jednak nie jest przyjemnie. A w Polsce jednak tak powiedziałaś, dużo się zmienia, tylko wiesz, no, to są raczej takie kosmetyczne zmiany, nie? Jak ty to oceniasz? Bo ty jesteś pewnie w temacie bardziej niż ja. No bo tak się słyszy, że tutaj jakiś przepis na dobre, ale znowu pięć na gorsze. Znaczy, jeżeli chodzi o przepisy dotyczące działalności, to cały czas utrudniają. I nie wiem, znaczy pewnie dlatego, że coraz więcej przedsiębiorców je prowadzi, bo jednak coraz więcej działalności się otwiera z roku na rok.
Ludzie jeszcze nie wiedzą, że ich nie wolno otwierać. Ale wiesz, no lepiej działalność niż na etacie, bo to się głównie otwierają dlatego, że firmy wyganiają ludzi na działalność, nie? Tak. To są pseudoetatowcy, tak? Oni mają tak jedną fakturę w miesiącu. Po to, żeby ten ZUS obniżyć do 1000 zł, a nie z etatu płacić na przykład 4. Więc generalnie tak to wygląda. No ale tych działalności się trochę otwiera i utrudniają ludziom po to, żeby płacili jeszcze wyższe podatki, tam jeszcze więcej formalizmów, żeby jeszcze więcej rzeczy mogli kontrolować. Natomiast jeżeli chodzi o spółki, to nie tylko spółki z o.o., bo spółka komandytowa, jawna, spółka akcyjna cały czas ułatwiają prowadzenie tych firm i to się zmienia z roku na rok. Jeżeli chodzi o procedury w ogóle obsługi w sądzie, w urzędach, w ZUS-ie, to też to wygląda lepiej, bo prawie wszystko da się już załatwić elektronicznie. Trzeba mieć podpis certyfikowany, no ale większość, znaczy w sumie chyba wszystkie biura posiadają, więc jakby biuro rachunkowe już w tej chwili nie biega z papierami na pocztę albo do urzędów i to jest ogromne ułatwienie, że można to załatwić szybko, od ręki i elektronicznie. No, ale wiesz, ułatwienie, ale z drugiej strony teraz wszystko jest w komputerze, a nie na papierze. To oni mają od razu informacje, co i jak, wklepią sobie, wyszukają, a tak to musieli te deklaracje przeklepywać. To czasu schodziło nad tym, to mieli problem. A tak sobie wszystko tylko ułatwiają, ułatwiają. A ludzi właśnie wiesz, z departamentu wklepywacza PIT-u przesyłają do departamentu kontroli upierdalania. A kontrolerów jest coraz mniej. Generalnie z roku na rok No jest ich nie coraz mów. mniej. Naprawdę. Od kilku lat cały czas jest ich coraz mniej. W tej chwili, jeżeli chodzi o kontrolerów, to ZUS kontroluje tylko w takich sytuacjach, jak są jakieś akcje ogólnopolskie, typu kontrolujemy firmy, które handlują nieruchomościami. Takie Jakby nie centralne, ma. tak? No, takie są takie akcje, no, centralne. I to forma prawna nie ma znaczenia. To może być działalność spółka z o.o., spółka jawna, spółka akcyjna. Po prostu jeżeli ma takie PKD wpisane w działalność firmy, to leci do kontroli. I mają tych firm skontrolować tam, nie wiem, 5 tysięcy, 8, 10, 20, bo to zależy jak szeroko zakrojona jest akcja. I jakby tak to działa. No i oczywiście z donosu są kontrole, albo jeżeli ktoś notorycznie nie płaci, czyli ma ciągle zaległości, to trafia na czarną listę i często są u niego kontrole. Ja nigdy nie płaciłem. No i pewnie dlatego się wyniosłeś z biznesem. Nigdy nie płaciłem dobrowolnie. Znaczy, jak na mamę był biznes, jak miałem 16 lat, to płaciłem. Ale potem, jak już miałem na siebie działalność, to nigdy dobrowolnie żadnego przelewu do ZUS-u ani do skarbówki nie wykonałem. Znaczy ja jestem zwolennikiem spania spokojnie. Jakby spokojny sen jest Ale dla mi mnie się bardzo ważny. dobrze spało. Nie, no okej, okay. To każdy ma swój poziom akceptowania ryzyka. I jakby ja jestem zwolennikiem spania spokojnie. Zresztą ja na tyle małe kwoty robię przelewów, że jakoś nieszczególnie mnie bolą. Jeżeli w ogóle, znaczy VAT jest takim badziewiem, z którym trzeba się niestety w Polsce pogodzić A i czy to prawda, optymalizować. że będzie z powrotem tylko 50 tysięcy złotych limitu na VAT-ie? Bo tak coś słyszałem, że już nie będzie 150 tysięcy. Znaczy ta zmiana miała wejść od stycznia 2015, nie weszła i na razie nic nie wskazuje na to, żeby weszła ta zmiana od 2016, no ale u nas nigdy nic nie wiadomo. Zawsze mogą 24 grudnia ogłosić, że jednak będzie zmiana. Więc no to Polska jest, więc do tego trzeba się przygotować. Na razie nic nie wskazuje na to, żeby tę zmianę wprowadzili od nowego roku. Okej. Okay. A jakieś inne utrudnienia wprowadzili? Ostatnio najwięcej utrudnień jest z samochodami, z kilometrówkami, z rozliczaniem paliwa, VAT-u z paliw. Z tym ostatnio cały czas tam dłubią, grzebią i utrudniają. I zmiany podobno mają być znowu nowe w lipcu. Na razie jeszcze nie wiadomo jakie, bo jest 5 projektów ustaw, więc znaczy ja wychodzę z założenia, że póki to są projekty, to ich nie czytam, bo i tak jeszcze 30 Nie razy. ma sensu, oczywiście, że tak. I to jest chyba te kilometrówki, to jest chyba kolejny powód, dlaczego lepiej mieć spółkę z o.o., a nie działalność gospodarczą, nie? Znaczy kilometrówki niestety dotyczą wszystkich firm, No tak, więc. ale poczekaj, bo jeżeli masz spółkę, to sobie tylko drukujesz kilometrówkę nawet, a samochód masz prywatny, to drukujesz sobie kilometrówkę, nie musisz faktur za paliwo nawet pokazywać, tak? Tak, jeżeli masz prywatne auto, to rozliczasz to delegacją, czyli 83 grosze za każdy przejechany kilometr po Dokładnie. prostu. A przy działalności gospodarczej to nie dość, że musisz robić tę kilometrówkę, to jeszcze faktury zbierać, tak? Tak, jeszcze fakturę. I fakturę można rozliczać do wysokości kilometrówki. No czyli
Inny, z innymi słowy, liczyć koszty samochodu na dwa sposoby, a na koniec roku wliczyć w koszty to, co jest mniejsze. Ale że, a że zawsze te faktury są mniejsze, no bo kilometrówki to tam ludzie drukują kilometrami, nie? To tak jakoś się składa, że zwykle więcej przejeżdżają, no. No tacy oszczędni są, no. Gdzie to... Ja nie doszukuję się jakichś innych powodów. Nie, no umieją jeździć po prostu optymalnie i zawsze trzymają dobrą prędkość, żeby ten samochód nie palił więcej. Także no, to z tego wynika. Dokładnie, dokładnie. Okej, bo ja na przykład słyszałem, jakiś od marca bodajże, chyba zeszłego roku, jest bardzo fajne prawo, że jeżeli ktoś ci się spóźni z zapłatą za fakturę, to masz, no jakieś tam odsetki dla ciebie idą, nie? Ale jeżeli się spóźni, to idą te odsetki jak szły, plus dodatkowo jednorazowo 40 euro. Prawda to jest. Prawda to jest? Tak, to jest prawda. Bo wiesz co, to może byśmy taki interes zrobili. Ja napisałem takie dwa e-booki i one są wydawane przez takie wydawnictwo. No ale to tam nie ma dużych pieniędzy z tego. I tam raz na rok im wystawię fakturę na kilka tysięcy złotych, gdzieś tam mają mi zapłacić, nie? No te książki były dawno wydane, więc taka tendencja spadkowa jest. Ale oni mi tak płacą po 4 miesiącach, po 3 te pieniądze, nie? I mi właśnie zapytałem się dlaczego i oni mi napisali, że gdybym częściej wystawiał faktury, to by mi częściej płacili, no bo by nie mieli takich dużych zatorów tych płatniczych, bo mówią, że nagle kilka tysięcy skombinować to jest dla nich problem. To wiesz, ja bym mógł im codziennie wystawiać taką fakturę, a potem byśmy im 40 euro naliczyli, co? No spoko, podoba mi się ten biznes. Znaczy codzienny, oczywiście jak ci tej faktury nie zapłacą, nie? No tak, ale wtedy byśmy im nie powiedzieli, a potem z 4 miesięcy byśmy nagle zrobili, to jest tak powiedzmy koło 100 faktur, po 40 euro mamy 4000 euro. No ale to musi być faktura dostarczona, nie? Ty nie możesz sobie tak po prostu wystawić i sobie ją trzymać u siebie. No mailem im wyślę. Nie, no to okej, okay, to tak. Jeżeli mnie nie zapłacą, to można taki interes zrobić. Prawda, że fajne? Nie, no my ostatnio korzystaliśmy z tej opcji, bo też klient nam zapomniał zapłacić tak przez 2 miesiące. Zapomniał nas zapłacić, także też naliczaliśmy niestety. Ale co, już klient odszedł od was pewnie, nie? No bo to takie to znaczy, pójście na noże to... Nie, no ale tam po prostu ściemniał, bo to nie chodzi o to, że jakby, no są klienci, którzy dzwonią i mówią, że pani Justyna albo pani Aniu, mam tam jakiś zator i zapłacę, nie wiem, za 3 tygodnie, za miesiąc, czasem nawet za 2, bo takie sytuacje też bywają, ale no jeżeli znika kontakt z człowiekiem, przestaje odbierać telefony i odbierać maile, albo odpisywać na... To niegrzecznie. No to jakby no nie ma sensu. Chociaż wiesz co, jak ja tak patrzę na swoje teraz tak z takimi polskimi księgowymi współpracę, no oni tam obsługują te spółki, co nie działają, no to wiesz, że tam im wiszę tam powiedzmy 2000 zł za kilka miesięcy, ale im zapłacę wtedy 5000 jednorazowo, tak 3000 nadpłacę. Potem znowu oni się tam za pół roku przypomną, Kamil, bo tam trochę braknie tych pieniędzy, weź tam nam dorzuć. No to ja wam dorzucę, znowu wiesz, trochę im wiszę, trochę im, bo mi się po prostu nie chce tych przelewów wykonywać. No to czas zajmuje i... No tak jakoś. Nie, no okej, okay, no ale można się z tobą skontaktować, nie? Tutaj po prostu człowiek się zapadł pod ziemię. No jeżeli przestaje odbierać telefony i przestaje odpisywać na maila, no to dokumenty, no to znaczy się, że zniknął. I tyle. No, ja mam jeszcze lepszego agenta, że się tam nie odzywa. Taki Maciek Lisowski z Fundacji Lex Nostra, nie? Gdzieś tam się skontaktował do mojego wspólnika i tam w kancelarię chcieli otwierać razem. No ja się tam dorzuciłem na 15 tysięcy, pożyczyłem mu pieniądze, a w umowie było, że on mi odda akcjami nowo zakładanej spółki akcyjnej, nie? No ale nie założyli tej kancelarii, pieniędzy jak nie było, tak nie było. Nie dość, że nie oddaję tych pieniędzy, to jeszcze mnie skarży o zniesławienie, jak mówię, że jest oszustem, nie? A ma tam ze 3 czy 4 wyroki o oszustwo, o wyłudzenia. W więzieniu siedział za wyłudzenia, za podrobienie dokumentów. I wiesz, i teraz ja mam problem, bo jeszcze muszę, wiesz, po sądach jeździć, nie? No, co ci powiem, Polska to taki dziki kraj.
geograficzne w środku Europy. Wiesz, a sędziowie sobie, wiesz, jaja robią, nie? No po prostu sobie jaja robią, no. Wiesz, nawet on mnie oskarżył, po 15 miesiącach od złożenia wniosku była pierwsza rozprawa, no, która została i tak odwołana, nie wiadomo dlaczego, nie? No przecież to jest ten kraj, to naprawdę jest kraj dziadów. No, trochę tak. Ale dzięki temu można tutaj skutecznie prowadzić biznes, jak się wie, jak to robić. Albo wie się, na czym można No zarabiać. właśnie, jest taka duża bariera, nie? Tej wiedzy, którą musimy poznać, tak? Żeby jakoś tak skutecznie móc działać. Ostatnio właśnie a propos tego działania rozmawiałam z Marciną Kądziałką, jest prezesem Złotych Myśli, wydawnictwa pewnie większość osób zna. I rozmawialiśmy na ten temat właśnie tego, że wiele osób pracuje bardzo ciężko i bardzo nieefektywnie. I nie wiem, czy to jest specyfika tylko polskich przedsiębiorców, czy też zagranicznych. To dobrze, nie, że No to pracują. bardzo, znaczy to mega dobrze, że pracują, tylko pracują nieefektywnie. No Chodzi o tak, to, że tylko to właśnie, jeżeli wypowiedziałaś Marcina, to jest właśnie to wydawnictwo, co mi tam się 4 miesiące spóźnia z płatnością, O, no widzisz. nie? No to wiesz, mądrze i nieefektywnie, no to wiecznie na krawędzi, wiesz, płynności finansowej, no to wiesz, to też nie jest za mądre, nie? No nie, jakby no nie chcę krytykować prowadzenia przez Marcina Złotych Myśli, bo jakby nie znam organizacji od środka. Wiem, jak ona wygląda z zewnątrz. No jeżeli masz takie doświadczenia, to trudno się jakby z nimi kłócić. Bo tyle, że rozmawialiśmy właśnie o tym, że ludzie pracują nieefektywnie, strasznie, że pracują po 10, po 12 godzin. No to dobrze, a I i po 16 niech pracują. nie, no okej, ja nie mam nic do tego, tylko jak się pracuje po 12 godzin, albo 16, albo 14 i zarabia się 2000 w miesiącu, no to coś się robi nie tak. Dlaczego? Nie, no poczekaj, no. Przecież ludzie tak pracują po to, żeby w przyszłości zarabiać więcej. No przecież to nie chodzi o to, żeby co miesiąc zarabiać, tylko żeby pracować 5 lat za darmo nawet, ale żeby potem kolejne 5 lat były tłuste jak jasna cholera, nie? No, tylko niektórych ludzi znam po 15 lat i to się nie wydarza, nie? I o to chodzi, że Może są lubią. niekonsekwentni, że nie wiesz, nie są niekonsekwentni. U nas w Polsce też często się gasi pożary, tak? Dopiero jak się coś dzieje, to myślimy, jak to zrobić. No Ludzie nie to myślą do dobrze. przodu, nie? Znaczy wiesz, jeżeli mówimy o tych takich księgowych sprawach, to w normalnych krajach tych księgowych spraw po prostu ludzie nie mają. Znaczy, ja nie myślę o sprawach księgowych w ogóle, ogólnie, o pracy jako takiej, bo księgowość to jest coś, co trzeba oddać ludziom, którzy się na tym znają i tyle. Tak samo jak ja oddaję, nie wiem, marketing na przykład na Facebooku człowiekowi, który tam trochę więcej wie ode mnie na ten temat. No Bo ja właśnie, jestem. ale popatrz, czy to nie jest taka specyfika polska, że no w zasadzie nie ma czegoś takiego, że ktoś się sam może rozliczać? A na przykład w Anglii mamy takiego kolegę, który sobie kupił zeszyt 16-kartkowy w myszkę Miki i to jest jego książka przychodów i rozchodów, bo rozliczyć się to jest żaden problem dla niego. Po prostu sobie dodaje wszystkie te z rachunków, robi sobie, wiesz, wypisuje wszystko i dodaje słupkami, i wiesz, pół strony mu zajmuje obliczenie z danego roku, bo tam co roku się rozlicza tych kosztów, a przychody to wchodzi do banku, eksportuje do Excela wszystkie przychody i w Excelu sumuje całą kolumnę, ile mu przyszło pieniędzy do banku, i w zasadzie w 20 minut 30 każdy, nawet kto miał trzy klasy podstawówki, umie sobie obliczyć dochód do opodatkowania z działalności gospodarczej. Nie? Nie, brakuje mi słów po prostu, Wiesz, nie. właśnie, wiesz, mi to się po prostu. Ta Polska, mi się ta widzi. Kiedyś taka grupa ludzi mnie zaprosiła, Klub Przedsiębiorców IT, nie? Założyli taki klub, gdzie na wideo rozmawiają, zapraszają różnych przedsiębiorców, no i takie wywiady robią z przedsiębiorcami. No i ja byłem szóstym gościem, czyli tam szóstą osobą, z którą wywiad przeprowadzali. Spojrzałem na tematy tych wcześniejszych rozmów, no to pierwsze trzy to było księgowości, czyli czymś, co ludzie w ogóle się nie powinni przejmować.
No, nie powinni. Też się z tym zgadzam. A widać, że to w tych ludziach siedzi. A powiedz mi, czy ty masz takie wrażenie, że dużo się mówi o tej prawie, o tych sądach, o spółkach, o tej księgowości, tych przepisach, że są takie nieprzyjazne, a nie masz wrażenia, że początkujący ludzie bardziej się boją tych przepisów i skarbówek, niż one w rzeczywistości są straszne? One są straszne, ale nie są aż tak straszne, jak się tym początkującym wydaje. Takie jest moje twierdzenie. Co ty o tym powiesz? Znaczy, wydaje mi się w ogóle, że one nie są straszne nawet. Ostatnio, to jest rzecz z zeszłego tygodnia. Dzwoni do mnie pani z Urzędu Skarbowego i mówi, że tam gdzieś jakiś przedsiębiorca się nie podpisał i że w czym ona może nam pomóc, bo ona jest od tego, żeby nam pomagać i żeby przedsiębiorcom w ogóle Się podpisał. że znaleźć rozwiązanie. Ja w ogóle byłam w szoku, zastanawiałam się, czy to nie jest jakaś podpucha. Ale okazało się, że pani rzeczywiście w tym urzędzie istnieje. Tak czy owak, nawet przez 2 lata, te 2 lata, które teraz prowadzimy firmę, mieliśmy, nie wiem, łącznie z 5-6 kontroli, i to były kontrole związane ze zwrotem VAT-u. Natomiast tak po prostu nie bywają u nas urzędnicy. Jeżeli mają jakiś tam problem z dokumentami, to po prostu dzwonią po ludzku już teraz. To się nie odbywa tak, że tam ktoś dzwoni, ma jakieś pretensje i groźby i tak dalej. I w ogóle te wszystkie historie, że to już spółka jest w ogóle najgorszym złem świata, bo przecież jak ma się spółkę, to się jest narażonym na więcej kontroli. To jest jakby jeden z moich ulubionych mitów. No nie, no wtedy się ma o wiele przejrzystszą księgowość, no i raczej chyba tych kontroli jest mniej, no bo jest mniej Tak. możliwości takich nielegalnych, że a, bo tutaj na przykład to tam se nie wpiszę na kasę, albo tutaj se tam jakieś tam przychody, a to nie zapłacę tej faktury, albo coś takiego. No nie jest chyba takich możliwości. Znaczy, no, możliwości takich, żeby, nie wiem, coś zrobić na lewo jest kompletnie, znaczy to jest niemożliwe nawet, jeżeli ma się porządną księgową, bo tam się wszystko musi zgadzać. Jak złotówka zniknęła z konta, to musi zniknąć na coś. Tak po prostu nie można sobie pójść i zapłacić za coś tam i zapomnieć się z tego No rozliczyć. dokładnie, a w tej podstawowej księgowości, no to tam w zasadzie no, Kulaj więcej dusza. takich pól jest do manewru. Kulaj dusza, naprawdę. I też później jest kwestia tego, czy faktycznie to był wydatek firmowy, czy nie firmowy, czy to przypadkiem nie jest prywatne. Na spółce już nie ma takich problemów. Nie? Spółka kupiła, spółka posiada. I tyle. I tutaj nie ma takich problemów. Kontroli, znaczy my mamy kontrolę tylko przy zwrotach VAT-u. No i jak są jakieś akcje ogólnopolskie, a taka akcja była raz właśnie a propos nieruchomości, to mieliśmy taką kontrolę w zeszłym roku. To była akcja ogólnopolska, no, czyli wszystkie firmy nieruchomościowe szły po prostu tak sobie, bo ktoś tak sobie zarządził. Ale tych akcji jest też coraz mniej, bo kontrolerów jest coraz mniej na szczęście, bo coraz więcej spraw rozwiązują tacy normalni znaczy normalni, w cudzysłowie, normalni urzędnicy, czyli jakaś tam pani księgowa w urzędzie skarbowym zadzwoni do biura rachunkowego albo prosto do przedsiębiorcy, jeżeli on sam sobie prowadzi te księgi, chociaż jest ich Są stosunkowo. tacy jeszcze? Na działalnościach gospodarczych są, szczególnie tacy, co nie mają VAT-u. Bo jeżeli ktoś nie ma VAT-u, to też nie jest szczególnie trudne. Bierzemy Excel, po jednej stronie przychody, po drugiej koszty, i od tego liczymy podatek i wszystko. Na tym nie ma jakiejś wielkiej filozofii. Jeżeli chodzi o działalność bez VAT-u, bo z VAT-em jest trochę trudniej, bo są Ale wiesz, koszty. to trzeba mieć wiedzę, bo tu samochód się rozlicza, to się tak rozlicza, to tu się coś zmieniło, tam się coś zmieniło. No nie wiem, czy to w Polsce jest w ogóle sens samemu rozliczać. Są jeszcze ludzie, którzy to robią samemu. Ja jakby wychodzę z założenia, że jak się na czymś nie znasz, to tego nie rób sam. Albo nie trać na to czasu, bo chyba, że ktoś ma taką, nie wiem, osobistą chęć nauczenia się tego, bo lubi, nie wiem, liczyć, bo coś tam. No to okej, każdy ma swoją pasję. Jestem w stanie zrozumieć, że przedsiębiorca, który zajmuje się, nie wiem, sprzedażą samochodów, ma ochotę nauczyć się księgowania, dobra. Natomiast no, większość nie lubi tego, robić przeklina po prostu co miesiąc, że musi to zrobić znowu. Także to jest bez sensu, to jest strata czasu i energii. Prawdopodobnie się w stanie zarobić więcej przez ten czas, niż stracić czasu na rozliczanie księgowości. Większość przedsiębiorców jest w stanie w tym czasie pieniądze zarabiać, a nie je tracić i tyle. Jasna sprawa. Okej, czyli co? Nie jest ta Polska taka straszna. To skąd jest taki ten obraz, no, tych skarbówek, że one takie krwiopijcze są i tak dalej?
Wydaje mi się, że to jest kwestia mediów, tego, że ludzie nagłaśniają tylko te niefajne sytuacje, niefajne sprawy, a nikt raczej nie pisze o tym właśnie, że pani w urzędzie skarbowym zapytała, w czym może pomóc. Nie widziałam takiego artykułu na internecie na przykład. Może napiszę, kurczę, no, to jest jakiś pomysł. Ale generalnie nagłaśnia się te sprawy takie, które są bolesne dla przedsiębiorców, które gdzieś tam zabolały, gdzie urzędnicy jednak nie zadziałali zgodnie z przepisami, czy też nawet tymi prostymi, tak? Bo oni też zdarza się, że nie znają nawet kodeksu postępowania administracyjnego, a to oni powinni znać, a nie taki zwykły człowiek. Ale no większość urzędników jest normalna, tak? To są normalni ludzie. A co więcej, na przykład jak znam parę osób, które pracują w ZUS-ie, to oni też nie lubią tego systemu. Pracują tam z różnych powodów. Najczęściej No dlatego, przeważnie, że są niedorajdami i nikt normalny ich nie chce zatrudnić, no. no też, ale też wielu Ja to osobom. powiedziałem, wiem, Justyna, ja to powiedziałem. Ty nie musisz tego głośno mówić. Bardzo, znaczy nie są osoby, którym jest tak wygodnie, nie? Bo mają pracę, która jest od 7 do 15, mogą przyjść na 8, wyjść o 13, jeszcze w międzyczasie zrobić zakupy, odebrać dzieci z przedszkola. I niektórym osobom jest tak wygodnie, bo mają inne priorytety w życiu niż praca. No okej, no są tacy ludzie i tyle. Jakby nie chcę mówić, że są wszyscy tymi niedorajdami, bo pewnie tacy też się znajdą. I tyle. Ale są osoby, którym jest tak wygodnie. Nie, no dlaczego? Wszyscy są. Dlaczego mówisz, że wszyscy? No bo wiesz, albo założymy, że wszyscy ludzie są tacy sami, średni, tak? No to, a jednak, jeżeli sobie weźmiemy kryterium, takie jak gdyby ludzi, stopień poradzenia sobie ich w życiu, no to wiesz, no to mamy ludzi, którzy sobie bardzo dobrze poradzili, osiągnęli coś, jakieś, no nie wiem, Mount Everest zdobyli, czy nie wiem, czy maraton przebiegli, tak, jakieś tam cele sobie wyznaczyli, osiągnęli. Mamy ludzi średnich, no i mamy takich ludzi poniżej średniej, tak? No to sorry, jeżeli przez 40 lat ktoś jest urzędnikiem i wiesz, no to sorry, to według mnie to jest dużo poniżej średniej, jeżeli chodzi o jakieś takie osiągnięcia życiowe, ambicje, cele. W porównaniu do całej reszty społeczeństwa. Właśnie przez to, że ktoś się godzi na takie, wiesz, takie chociażby płaskie dochody i takie płaskie, przeciętne życie. No, znaczy tu myślę w kontekście zawodowym, to tak, ale mnóstwo tych ludzi osiągnęło sukcesy na innych polach, dlatego że dzięki pracy w urzędzie mieli na to czas. Także to no, kwestia priorytetów. Nie wszyscy w życiu chcą być biznesmenami, prowadzić firmy, aby być mega specjalistami w jakiejś dziedzinie konkretnej. Mają inne priorytety, nie? Zwiedzać świat, nie wiem, podróżować na gapę, czy na stopa. No Mam też. właśnie, no właśnie, nie? O tym mówię. Niektórzy lubią takie życie. No okej, no. Ale natomiast no, faktem jest, że rynek nie przyjmuje ludzi, którzy zwalniają się z urzędów. Jeżeli ktoś pracuje w urzędzie rok czy dwa, to ma bardzo duży problem, żeby znaleźć pracę na takim komercyjnym. Naprawdę? Znaczy ja u A no tak, siebie. bo ty z HR-u jesteś przecież, nie? Wywodzisz się z HR-u. No tak, to jest jakby jedna rzecz, nawet, ale u nas nawet w firmie. Teraz jak zatrudniamy księgowych, to bardzo dużo osób, bardzo dużo CV do nas trafia. Ludzi, którzy pracowali rok, dwa, pięć w urzędach różnego typu, nie tylko w skarbówce, ale w urzędzie miasta, urzędach gminy, my ich nie chcemy przyjmować. Oni mają już swoją mentalność, nie lubią się przepracowywać, nie umieją się spiąć w momencie, kiedy jest taka potrzeba. I to jest ogromne, w ogóle nawet jak praktykanci, to jest straszne w ogóle, co robią uczelnie ludziom w głowach. Bo uczelnie dogadują się z różnymi miejscami, typu właśnie, nie wiem, kancelarie komornicze, urzędy miasta, urzędy gminy, nawet w sanepidzie jakieś takie rzeczy były. I później ci praktykanci uczą się tam księgowości, znaczy uczą się, nie wiem czego się tam można nauczyć, ale załóżmy, że uczą się tam księgowości i od razu nabierają tych złych nawyków, takich złych w sensie biznesowym, i później trafiają, chcą znaleźć pracę w komercyjnej firmie. Ja mam gigantyczny problem, żeby nawet kogoś na praktyki przyjąć, jak ktoś już jest przesycony dwoma, trzema stażami w państwowych instytucjach. Bo już mają swoje nawyki, kawa o 7 musi być i o 14 torebka na kolanach. Nie? To standard po prostu. I nie chcę z tym walczyć, nie chcę się z takimi ludźmi pracować. Okej, okay, a czy to tylko ty miałaś taką, no nie wiem,
takie wymogi co do zatrudniania, że tak trochę lekko dyskryminujesz tych ludzi, bo ja dyskryminuję i to ostro, tak? Czy to jakoś wyczytujesz też z obserwacji, nie wiem, swoich klientów czy innych przedsiębiorców, którzy coś takiego byli, czy w korporacjach, w których robiłaś? Znaczy, w korporacjach ludzie z urzędów, znaczy, jak ja pracowałam, to wręcz była informacja od zarządu, że ludzi, którzy pracowali w urzędach, nie zatrudniamy, bo nie chcemy z nim pracować, bo są roszczeniowi, bo mają wymagane jakieś tam dziwne, takie swoje, bo mają ochotę na 13. pensję, nie wiadomo skąd ona się bierze, bo mamy 12 miesięcy w roku. I takie rzeczy, że po prostu są straszne roszczeniowi, ale też jako biuro teraz prowadzimy firmę, jakby, która zajmuje się tymi optymalizacjami. No, mamy biuro rachunkowe, zajmujemy się też księgowością, ale też mamy partnerów, bo my jesteśmy wyspecjalizowani w spółkach z o.o., ale czasami trafiają do nas ludzie, którzy chcą zakładać fundacje, stowarzyszenia, nie wiem, zajmują się handlem samochodami. My nie chcemy takich spółek obsługiwać, znaczy nie chcemy takich firm obsługiwać, bo się na tym po prostu nie znamy. I nie chcemy tego robić źle, więc mamy partnerów, którzy obsługują stowarzyszenia, fundacje i tak dalej. Czy na przykład handel z Rosją, to jest w ogóle jakaś abstrakcyjny temat. My nie chcemy się w to bawić. Natomiast są biura, które wyspecjalizowały się z handlem ze wschodem i obsługują takie firmy. Mamy takich partnerów, więc to nie jest tak, że jesteśmy biurem rachunkowym i wszystkie inne traktujemy jako konkurencję. I te biura mają takie same podejście jak my. Tak? Nie chcą ludzi, którzy pracowali w urzędach. No ja też takich nie chcę i to tak ostro, ostro napisałem w ofercie. Kiedyś nawet napisałem, że raczej z niechęcią patrzymy na ludzi, których rodzice pracują w urzędach. No Więc to. grubo, my grubo jesteśmy, wiesz, tacy prostolinijni. W Polsce przynajmniej zgodnie z przepisami nie można tego w ogłoszeniu napisać, nie? Też swego czasu była akcja inspekcji pracy. Jak na przykład ogłoszenie było zatrudnia asystentkę zarządu, to ludzie dostawali mandat za dyskryminację mężczyzn, albo odwrotnie, nie? Zatrudnia na przykład, nie wiem, murarza, to też od razu dostawali mandaty za To co, dyskryminację. trzeba Także napisać zatrudnię murarza murażkę? nie wiem, jak to się odmienia, murarkę chyba. Albo generalnie nie wiem, jak to trzeba napisać, nie? Znaczy, robiliśmy sobie żarty ze słowa kierowca, nie? Więc albo no, że będzie kierownica, kierowca albo kierownica, nie? No, po prostu robiliśmy sobie takie żarty, ale była taka akcja, to było z 3 lata temu, 4 może. No daj spokój, no przecież to jest. Ja jeszcze dyskryminuję na przykład za to, że ktoś pali papierosy, że jest po rozwodzie. No mam takich trochę takich no przemyśleń na ten temat. To oczywiście, wiesz, jakoś tak nie skreśla z zatrudnienia, nie? No ale no to są po prostu no jakieś ujemne strony, które trzeba nadrobić jakimiś większą ilością tych pozytywnych stron, tak? Takie ja mam przynajmniej przemyślenia. No, wiesz, jak się jest przedsiębiorcą i się zatrudnia, to ma się prawo wybierać takich ludzi, jakich się chce. I tyle. Prawda? Przecież tą cenę złego zatrudnienia i tak my zapłacimy, tak? Nikt inny nie zapłaci, tylko my przedsiębiorcy. No No tak. ale kraj socjalistyczny, no to można sobie wybaczyć. A powiedz mi, czy robicie też jakieś takie ambitniejsze rzeczy? No bo tak prowadzenie tych rachunków i tam jakieś doradzanie podatkowe, okej, ale na przykład takie może już wchodzące w funkcję asystenta zarządu, jak na przykład jakieś zmiany w KRS-ach dla spółek, jakieś tam umowy, pisanie, czy no nie wiem, jakieś wymienianie się papierami z urzędami, na przykład jak tam firmy szkoleniowe niektóre mogą być zwolnione z VAT-u, jak tam się zarejestrują gdzieś w Ministerstwie Edukacji, coś tam. Czy takie ambitniejsze rzeczy też robicie? Znaczy, jeżeli chodzi o spółki, to tak naprawdę robimy wszystko. Znaczy, może poza pisaniem umów, bo one jednak muszą Znaczy ja mówię o przejść takich przez. zwykłych umowach o dzieło, nie? Czy tam, wiesz, A nie, o... no to jasne, to są normalne rzeczy. No bo Traktuje wiesz, się jak to, co mi księgowość, nie? brakuje w księgowych, z którymi ja tam gdzieś w życiu współpracowałem, to jest to, że jak dam jej papiery, no to ona to zaksięguje, ale ja bym chciał mieć taką osobę, której nawet mogę zapłacić więcej, może ja nie jestem typowym klientem, tak? Bo ja bardziej czas, dużo czasu, nie, bo ja cholera nie mam czasu, cała ta firma jest oparta o mnie, tak?
I a 20 osób mi pomaga, tak? I ja muszę gdzieś tam pisać, promować, wywiady robić, a nie mam czasu na papierki, nie? Ja na przykład, ja bym wolał mieć na przykład, ktoś mi obieca zrobić jakieś tam oprogramowanie, ja tylko wysyłam maila, podpisz z nim umowę na 2,5 tysiąca złotych netto, dziękuję. I już nie chcę nic więcej wiedzieć, tylko tam trzeba się skontaktować, pobrać te dane, wypisać jakieś tam umowy i porozsyłać to pocztą i tak dalej. A przeważnie te księgowe, no oczywiście zrobią ci to, ale potem ty musisz dbać o to, żeby wysłać do niego tą umowę, żeby ona była podpisana, odesłać, no to odesłać nie na biuro księgowej, tylko do mnie na biuro, potem wziąć, rozpakować to, dać do segregatora, zanieść to księgowej. Takie zbędne pośrednictwo jest po prostu tak. Że w ogóle tam, czy poza umowami o pracę, umowy i zlecenie, i dzieło, i kontrakty nie muszą być podpisywane w ogóle, nie? Mogą być zawierane w formie elektronicznej, więc w ogóle nie widzę powodu, dla którego ktokolwiek A miałby cokolwiek. co to jest forma elektroniczna? Że Znaczy, jakie nawet są się, wymogi? znaczy jest sobie tam, nie wiem, jakiś PDF albo Word albo cokolwiek w mailu, no i dwie strony się podpisują, że zgadzają się na tą umowę, Ale jak drukuje się się dla. podpisują? No po prostu piszą, nie? Tam, nie wiem, jak masz maila Kamil Cebulski, coś tam, po małpie, no to piszesz, że tak, taka umowa została zawarta i wszystko. Aha, to w Polsce też tak funkcjonuje? E-mail jest umową, tak? Czyli, nie wiem, ty piszesz do człowieka, zrobiłeś mi oprogramowanie, umawiamy się na to i kasa będzie za to 2,5 netto. To już jest umowa, nie Ale trzeba ty nic na więcej. podstawie tego maila zaksięgujesz już umowę o dzieło na przykład? Czy jeżeli ktoś mi takiego maila prześle, no to tam niestety nadal potrzebny jest rachunek, ale rachunek no to może powstać u księgowych. No, nikt nie musi tego rachunku tworzyć po stronie przedsiębiorcy. Jeżeli ktoś to. Ale Czy... fajne, bo no właśnie mi to się w Anglii podoba, nie? Że na przykład podpisujemy jakąś umowę, nawet niekoniecznie o pracę czy tam coś, i on mi wysyła tam PDF-a taką standardową umową, a ja tylko odpisuję. Okej, zgadzam się. I to No. jest już traktowane jako normalnie zawarta umowa. No tak, no ale to no, w Polsce też umowy cywilnoprawne nie muszą być zawierane pisemnie, to tylko jest jakiś dziwny zwyczaj, nie wiem z czego on wynika. Bardzo dziwny zwyczaj. Znaczy ja też lubię, jak są papierowe, tak? Znaczy w sensie wolę nawet, ale Znaczy, jeżeli. papierowe se można wydrukować, nie? Nie, no jasne, tylko jeżeli klienci nie chcą ich tworzyć, no to ja nie będę ich zmuszać do czegoś, czego nie muszą robić. Bo nie muszą. Po Justyna, prostu. kocham cię normalnie. Nie wiem, Autentycznie. No, na jesteś pierwszą księgową, która mi powiedziała, że takiego maila, cześć Marcin, napisz mi takie oprogramowanie, takie, takie, takie i daj mi prawa autorskie do niego. On mówi, okej, 2,5 tysiąca netto. A ja ci przesyłam tak. tego maila i już mniej więcej księgowanie nie obchodzi. No tak, dokładnie tak. Tak to działa, no. Nie mam po konieczności zawierania innych umów. Okej, okay. To jeszcze jedną rzecz chciałem skonsultować, bo w Anglii jest tak, że ja sobie zbieram te wszystkie dokumenty i raz na rok je zeskanuję, te wszystkie faktury, wyślę do księgowego, on tam sobie już wszystko liczy, nie? A napisałem kiedyś na blogu, że moja powiedziałem także mojej księgowej, że no ja mam tam 15 osób w całej Polsce, wszyscy pracują u siebie w domach, tylko mamy zjazdy raz na jakiś czas, no ale każda tam coś bierze na firmę, jakieś koszty ma, nie? Czy te wszystkie osoby mogłyby se zeskanować tę fakturę i se trzymać w domu archiwum tych faktur i mailem do tej księgowej by na bieżąco wysyłały? No to mi księgowa powiedziała tak, że no ona się nie do końca można to zgodzić, bo ona jest zobowiązana, żeby księgować według oryginałów dokumentów, no i trzeba jej te dokumenty wozić, nie? Tak mi powiedziała. No my jesteśmy w Anglii, więc mamy prościej. Natomiast napisałem to na blogu. A drugi księgowy powiedział, że to wcale nieprawda, że można tak księgować. A Może. inni księgowi, znaczy sam jakiś ten, odpisali mu, że to nieprawda, bo jakiś tam przepis, a tamten napisał, ale ten przepis mówi to. I tak się zaczęli kłócić. No, to jest właśnie księgowość w Polsce. Nie no, generalnie dokumenty mogą być w formie elektronicznej, tyle, że wtedy w umowie się pisze, że klienci będą dostarczali dokumenty elektroniczne i że oni stwierdzają, że one są zgodne z oryginałami. I biuro księgowe ma święty spokój. No, może księgować na podstawie PDF-ów czy skanów. Na przykład faktura za paliwo, no ewidentnie widać, że to jest skan, a nie oryginał. I tyle. No, tak to może zadziałać. Na tyle, żeby biuro rachunkowe faktycznie jest zobowiązane do tego, żeby księgować na podstawie oryginałów. Natomiast no, mają prawo z klientem umówić się, że klient będzie dostarczał skany i te skany będą traktowane przez biuro jak oryginały.
Oczywiście, jak urząd skarbowy będzie chciał zobaczyć oryginału, no to trzeba je ściągnąć od klienta, nie? A jaka jest kara za takie niedostarczenie oryginału? Znaczy, to nie ma kary, nie? No bo jeżeli urząd skarbowy wezwie do... Nie, to poczekaj, taką konkretną sytuację, bo mnie na przykład jeden taki Krzysiek Pałuch, no, robił mi tam w fundacji różne rzeczy, no ale wiesz, no, że tak powiem, zwolniłem go i mi dokumentacji nie oddał całej, tak na złość po prostu, nie? Ale załóżmy taką sytuację, że mam 15 osób po całej Polsce, jakichś tam moich współpracowników, one tam zbierają te faktury na Asbiro, skanują, wysyłają ci, ty sobie jak księgujesz, nie? I każda z tych osób robi sobie takie archiwum, jakiś segregator, gdzie tam, wiesz, pączkują, żeby nie wysyłać, nie wozić. No ale jedna osoba z nami przestaje pracować i tak się na nas wkurzyła, że albo zgubiła te oryginały, albo do pieca wrzuciła, albo mówi, że nie ma i w ogóle, albo z nią kontaktu nie ma. No i przychodzi taki skarbowy, ale proszę mi tu oryginał. No i co się dzieje wtedy? Znaczy, no, trzeba napisać oświadczenie, że nie wiem, zgubiliście, mieliście tylko formę elektroniczną, nie wiem, pracownik szedł i zostawił gdzieś segregator, cokolwiek. Okej, nie? Czyli no, nie rozstrzelają. Nie, no jakieś sensowne wytłumaczenia, no i tyle. To jakaś wielka tragedia się nie wydarzy, jeżeli są. Skany. Znaczy, ostatecznie można też wyciągnąć duplikaty, no, jeżeli by się bardzo uparli. No bo każda firma ma obowiązek wystawić duplikat, A można jeżeli. ich obciążyć kosztami za te duplikaty? No gdzie tam, no to nie w Polsce. No ale mówię, gdyby się bardzo uparli, no to zawsze można duplikaty wyciągnąć, ale nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby jakoś szczególnie się upierali. Jeżeli są tam skany pochowane, poksięgowane, to po prostu traktują to jako normalny dokument. No urzędnicy też już wiedzą, co to jest adres e-mail, nie? Już od paru lat wiedzą, także... Ja słyszałem, że od 2017 roku będzie do skarbówki można maila wysłać. No w teorii już można, ale w praktyce nie odpowiadają na nie. No właśnie, albo myślą poleconym, że twój e-mail do nas dotarł, odpiszemy w ciągu 30 dni. Bo były ale... takie przypadki, no, że ktoś wysłał maila, a oni odpisali poleconym. No ale to inspekcja pracy kiedyś tak do mnie odpisała. Też wysłałam maila z prośbą o interpretację tam jakiegoś przepisu, a oni mi odpisali pocztą, no. Mają rozmach, mają rozmach. Nie ma okay. Za znaczki my płacimy, więc wiesz, to tam... Justyna, zarówno... ostatnie najważniejsze pytanie w tej audycji, bo dużo mówiłaś, że z takimi antysystemowymi, fajnymi ludźmi przebywasz. Powiedz mi, czy ty bitcoiny przyjmujesz? Czy ja przyjmuję bitcoiny? Jeszcze tego nie przerobiliśmy. Znaczy myśleliśmy nad tym, ale szczerze nie znam za bardzo tematu. No? Znaczy wiem, że jest taka waluta, wiem z czego się bierze, wiem jak działa, natomiast nie posługuję się. No. Nie posługujesz się, no bo klienci no. Nie wymagają. Nie? A jakby jakiś klient powiedział, pani Justynko, jest pani super zajebista i ja bym chciał, żeby mi pani rozliczała, tylko bym chciał płacić w bitcoinach. Jak wiesz, no wszystko da się zrobić, nie? I tak ma być, i tak ma być. No to słuchaj, ja nie wiem, czy się do ciebie nie przepiszę w takim bądź razie i nie powiem, że ja płacę tylko bitcoinami, bo przelewy z Anglii drogie są, chociaż nawet mamy rachunki w Polsce też. No ale ten, no naprawdę te spółki sprzedaj, a nie je trzymasz. No nie, wiesz, to może też się kiedyś, no jeźnie wołają, no ile wołają? 270 zł rocznie tam w tym KRS-ie jest co roku? Tak, no. No to więcej jeźnie wołają, tak? No to niech sobie będą, może się kiedyś przydadzą. Może no, się okay. Kiedyś Polska uwolni, albo wiesz, jakaś wolność gospodarcza tu będzie, albo... Nie? Tak, mam nadzieję, że za naszego życia. Też mam taką nadzieję. Justyna, dzięki wielkie za rozmowę. I co? Mam nadzieję, że nas kiedyś jeszcze odwiedzisz. Zwłaszcza monitor, jak jakieś prawo zmieni, że na przykład będzie, wiesz, w dobrą stronę albo w gorszą, to daj znać, byśmy nagrali, puścili w świat jakieś takie dobre informacje, bo ja mówię wszędzie o tych 40 eurach, o tych przeterminowanych płatności, nawet najmniejszych. No przecież to ludzie, mało kto o tym wie, a to jest takie fajne. No, to prawda, że jest fajne, ale niewiele ludzi z tego korzysta, niewiele ludzi o tym wie, więc faktycznie może coś w tym jest. A to jest dobry temat, żeby jakiś artykuł może napisać. No, widzisz, no już masz temat na bloga. No. Dobra, Justyna, wielkie dzięki, miłej pracy ci życzę i co? Do usłyszenia. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego, pa, pa. Hej. Uwaga, audycja ulegnie samozakończeniu. Za 5 sekund. 4, 3, 2.
2, 1.